Bezimienne zbiorowe mogiły, nocne pochówki więźniów straconych strzałem w tył głowy. Nie wiadomo, gdzie zamordowanych wywożono. Starannie zacierano ślady. Ofiary nie miały prawa do grobu. Śmierci wymazanie z historii nie wystarczały. Milczenie katów z UB. O ofiary nikt nie miał prawa się upomnieć. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach przy samym murze jest takie miejsce, które na planie zostało zapisane jako kwatera EU. Do niedawna niewiele osób w Polsce o niej wiedziało. Warszawiacy wiedzieli. Kwatera na Łączce dopiero teraz powoli odkrywa swoje ponure tajemnice. Ujawnia szczątki pomordowanych w latach 1945-56 w mokotowskim więzieniu przy Rakowieckiej. Tożsamość niektórych ofiar udało się zidentyfikować dzięki ekshumacjom i badaniom prowadzonym na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej. Czy bohaterowie wojenni rotmistrz Witold Pilecki i generał August Emil Fildorf Niel i inni skazani na śmierć w Polsce Ludowej zostaną wreszcie odnalezieni i uhonorowani? Witam gości w studiu w Warszawie, profesor Andrzej Paczkowski, historyk, przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej, autor bardzo wielu książek i publikacji, między innymi Czarnej Księgi Komunizmu. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. I profesor Krzysztof Szwagrzyk, historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w studiu Radia Opole. Dzień dobry, witam panie profesorze. Witam serdecznie. Telefon do nas jak zwykle 22 645 22 22. Hanna Szczęśniak, wydawczyni dzisiejszego Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, będzie odbierała telefony mniej więcej za pół godziny. Czynna jest poczta elektroniczna klcw@polskieradio.pl, a program realizuje w dalszym ciągu Agnieszka Łukasiewicz. Dzisiaj już wiemy, wydaje nam się, że już na pewno wiemy, w jakich okolicznościach ginęli oficerowie Armii Krajowej po wojnie w Polsce Ludowej. Ale czy na pewno znamy, czy ogarniamy skalę tej zbrodni? No do pewnego stopnia tylko. Profesor Andrzej Paczkowski. Istnieją znaczne rozbieżności w różnych źródłach. Badania właściwie tak na dobrą sprawę należycie starannie są prowadzone od kilkunastu lat. Akta są archiwalne, są bardzo przetrzebione, więc no, nie, trudno jest powiedzieć bardzo precyzyjnie. Należy rozróżnić dwie sytuacje. Jedna to są osoby, które zginęły w walce albo zostały zastrzelone w pościgu czy w czasie obławy. A druga to są te, które zostały zastrzelone w więzieniu. Znaczy wykonywano wyrok śmierci. Czasem albo, zastrzelone, czasem albo torturami. Zostały, albo po prostu zmarły tak. W wyniku tortur w więzieniu i też były traktowane jako podobnego typu ofiary. Więc jeżeli chodzi o kar śmierci wydano na pewno ponad 4000 w sądach wojskowych. Natomiast była trudna do jednoznacznego określenia liczba osób rozstrzelanych w wyniku decyzji sądów polowych, zwłaszcza w 1944-1945 roku. Ponadto jakaś część osób, które zginęły wówczas, została rozstrzelana przez wojska sowieckie, przez organa sowieckie. I co do nich, no też mamy bardzo mało śladów statystycznych. Klasyczny taki przykład to jest tak zwana obława augustowska, gdzie wiadomo, że prawie 600 osób zostało rozstrzelanych, ale nawet nie wiadomo gdzie. Więc w sumie osób, które zostały zabite po schwytaniu z wyrokami lub bez, było prawdopodobnie 7-8 tysięcy. Trudno
mówię to jako taką bardzo orientacyjną wielkość. A znamy listę ilu pomordowanych z imienia i nazwiska? No ponad 4 tysiące osób jest na liście. Brakuje osób, na których wykonano wyroki śmierci. Dobrze, panie profesorze, zwracam się do pana profesora Szwagrzyka. Kim były ofiary, bo mówimy, że to byli żołnierze Armii Krajowej. Czy tylko żołnierze Armii Krajowej? Kapitulacja Powstania Warszawskiego to jest 3 października 1944 roku, ale to wcale nie znaczy, że żołnierze podziemia zakończyli walkę. Czy te ofiary systemu już komunistycznego to byli tylko żołnierze Armii Krajowej? Może zacznę od takiego małego jeszcze uzupełnienia do wypowiedzi pana profesora. Dobrze. Wymienił wszystkie te organy wymiaru sprawiedliwości, które w latach 40. i 50. wydawały wyroki śmierci. Musimy tutaj dodać także sądownictwo powszechne, którego nie możemy pominąć w skali represji lat 40. i 50. Pamiętajmy o takich osobach jak generał Fieldorf, jak major Kontrym, osoby, które zostały skazane na karę śmierci i stracone w oparciu o wyroki sądów powszechnych. Najczęściej i słusznie mówi się o sądach wojskowych, bo jego rola tego wymiaru sprawiedliwości była najważniejsza, ale warto pamiętać, że nie tylko sędziowie w mundurach, prokuratorzy w mundurach doprowadzali do wydawania wyroków śmierci w tamtym okresie. Odpowiadając na pani pytanie, może warto powiedzieć coś, co niekoniecznie funkcjonuje w naszej powszechnej świadomości, a więc fakt, że po wojnie, w tym pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu wojny, liczba wydanych wyroków śmierci na osobach, które władza ludowa uznała za wrogów, na żołnierzach i oficerach Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, różnych ugrupowań antykomunistycznych, była kilkakrotnie wyższa od liczby zbrodniarzy hitlerowskich, którzy stanęli przed polskimi sądami. To stwierdzenie pozwala nam zrozumieć tak naprawdę, przeciwko komu skierowano całe działania komunistycznego aparatu represji. Wrogiem rzeczywistym dla komunistów byli ludzie niewygodni dla władzy komunistycznej. Nie tylko ci, którzy podjęli świadomą działalność antykomunistyczną, ale także ci, którzy takiej działalności nie podejmowali, a którzy dla władzy nie byli wygodni, chociażby z tego powodu, że stanowili jakiś autorytet, byli kimś w lokalnym środowisku, byli w jakikolwiek sposób związani z polskim państwem podziemnym czy ze strukturami II Rzeczypospolitej. W zależności od tego, o jakim terenie mówimy, czy mówimy o Białostoczczyźnie, czy mówimy o Mazowszu, czy mówimy o Dolnym Śląsku, czy Podkarpaciu. Możemy powiedzieć, że różnie przebiegała ta historia. Na niektórych oddziałach, pamiętajmy, do początku lat 50. istniały i aktywnie działały oddziały zbrojne. Na innych obszarach nie było możliwości prowadzenia działalności zbrojnej, ale to nie oznacza, że nie zapadały wyroki śmierci. Praktycznie ostatnie wyroki śmierci, o których możemy powiedzieć, że wydano je w związku z działalnością polityczną oskarżonych, to jest jeszcze 1955 rok. Zwróćmy uwagę, jak wiele, wiele lat po wojnie, w czasie, kiedy na Zachodzie społeczeństwa cieszyły się wolnością, cieszyły się z możliwości rozwoju, w Polsce ciągle jeszcze strzelano ludziom w potylicę. To przerażające, ale mówimy tak o tych katach, właściwie poprzez instytucje, mówimy sądy wojskowe, sądy publiczne, prawda? A za tym stali konkretni ludzie. Ja znalazłam taki zapis dotyczący rotmistrza Pileckiego. Egzekucję rotmistrza Pileckiego nadzorował Ryszard Mońko, zastępca naczelnika więzienia mokotowskiego do spraw politycznych.
I tak oto zeznaje. 25 maja 1948 roku między godziną 21 a 21.30 do mojego gabinetu zgłosiło się czterech panów, dwóch w mundurach wojskowych, dwóch po cywilnemu z bezpieki. Na polecenie prokuratora Cypryszewskiego rozkazałem doprowadzenie Pileckiego na miejsce straceń. To był mały, oddzielnie stojący budynek za 10. pawilonem, którym rządziło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Weszli do środka, ja zostałem na zewnątrz. Słyszałem jeden strzał. Ryszard Mońko żyje do dziś i przez nikogo nie jest ani lękany, ani... No właśnie nie wiem, czy wszystko już wiemy na ten temat, dlatego zapytałam, czy na pewno znamy wszystkie okoliczności i pochówku rotmistrza Pileckiego, o czym za chwilę jeszcze będziemy też mówić. Do tej pory chyba nie odnaleziono, ale to z pana profesora Szwagrzyka za moment zapytamy. Jak to jest właśnie z tymi katami? Kim? Bo to nie możemy tak mówić, instytucje. Sąd wojskowy, sąd publiczny. Za tym stali konkretni ludzie. Czy wiemy kto na pewno? No, w znacznym stopniu tak, oczywiście, zwłaszcza w tych przypadkach, w których były wydawane wyroki śmierci. Odbywał się proces, nawet jeżeli on miał tak zwany kiblowy, czyli bez świadków, bez publiczności, to jakiś protokół, orzeczenie jest zachowane. Są nazwiska sędziów, prokuratora, sędziów, więc to w zasadzie jest znane, kto wydawał wyroki. Troszkę gorzej jest z tym, kto był katem w sensie dosłownym, kto wykonywał wyrok. Ale to jest jakby inna kategoria i oczywiście także kaci są winni, ale wina takiego żołnierza, bo to na ogół byli żołnierze czy funkcjonariusze Urzędów Bezpieczeństwa albo żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więzienni, kaci, no to oni wykonują po prostu pewien okrutny, ale zawód. Znane są nazwiska komendantów więzień, w znacznej części funkcjonariuszy służby więziennej, ale oni też mają jakby pośredni wpływ tylko, chociaż niektórzy z nich starali się jak najbardziej utrudniać życie więźniom. Najsłabiej znany jest w zasadzie, bo to wymaga bardzo szczegółowych badań i dokumentacji, która nie zawsze istnieje, to są ci funkcjonariusze, którzy prowadzili śledztwa, którzy przesłuchiwali, którzy przygotowywali materiały do aktu oskarżenia, którzy bili, torturowali. Wymuszali zeznania. Którzy wymuszali zeznania. Łamali ludzi, czyli charaktery. Ich nazwiska, znaczy generalnie wiadomo, bo są przecież akta personalne, wiadomo kto jakie stanowisko zajmował, ale sprawdzenie tego, w jakich sprawach on brał udział, kogo konkretnie przesłuchiwał, w jakim czasie, no to wymaga ogromnej pracy i no niestety duża część archiwaliów. Musiały być protokoły przecież, prawda? No, to kiedyś były. Teraz, czy też tak jak mówił ten Mońko z wykonania wyroku. Czy one się zachowały, czy wszystko przepadło? No nie, wszystko zostało nie przepadło. Zniszczone, nie. Nie, nie, sporo zostało w takich formularzy potwierdzających wykonanie wyroku z podaniem właśnie nazwiska przedstawiciela służby więziennej, prokuratury, dowódcy, no, powiedzmy umownie plutonu egzekucyjnego, chociaż to nie były żadne plutony egzekucyjne, tylko po prostu pojedyncze osoby wykonywały ten wyrok bezpośrednio i podpis lekarza także, który stwierdzał zgon. To w wielu przypadkach taka dokumentacja jest zachowana. Czy możemy powiedzieć z całą pewnością, że się odbyło jakieś, nie chcę użyć słowa rozliczenie, tylko czy te osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności? Ci kaci,
takich nazwijmy. Ci, którzy przesłuchiwali, torturowali, wykonywali wyroki, bardzo, bardzo niewielka część, w zasadzie taka jedyna większa grupa, no też chyba nawet nie około 10 osób, to była tak zwana sprawa Adama Humera. Tak, to wszyscy pamiętamy, bo to niedawno to, stosunkowo. No tak, bo to było w latach 90. I to byli właśnie ci, którzy prowadzili śledztwo. To byli wszystko funkcjonariusze pionu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli ci wprost odpowiedzialni za przesłuchania, za bicie, za torturowanie i tak dalej. Ale oczywiście oni nie odpowiadają za wydanie wyroku śmierci, bo to nie oni wydawali wyroki śmierci. Wyroki śmierci wydawali sędziowie na wniosek prokuratora. Więc to można powiedzieć, że między innymi problem polega na tym, że ta jakby odpowiedzialność się rozmyła i się rozmywa. Ponadto ukaranie w tej chwili tych katów pośrednich, bezpośrednich, no jest szalenie trudne, dlatego że to wszystko działo się kilkadziesiąt lat temu. I to są starzy bardzo ludzie. Albo nie żyją już. Albo już nie żyją. To też nie zdejmuje z nich... Nie, odpowiedzialności oczywiście nie zdejmuje. No, ale w żadnym stopniu. Bardzo często jest niemożliwe przeprowadzenie procedury sądowej po prostu. Powiedział pan profesor pluton egzekucyjny. Protokół wykonania kary śmierci na rotmistrzu Pileckim mówi wprawdzie o plutonie egzekucyjnym, ale podobno strzelał jeden etatowy morderca, tak jak pan powiedział, czyli starszy sierżant Piotr Śmietański. Za najważniejszych, w cudzysłowie, bandytów dostawał premię za zlikwidowanie ich. Ciało rotmistrza Pileckiego wywieziono za bramę więzienia na małym drewnianym wózku ciągniętym przez konia. I co dalej? Skąd wiadomo, że rotmistrz Pilecki nie został przewieziony na Służew, tylko właśnie na Łączkę Powązkowską, panie profesorze, bo pan profesor mówił w którymś z wywiadów, że jest pewien, że rotmistrz Pilecki, jego szczątki zostały na Powązkach, na tej Łączce pod murem cmentarnym schowane, ukryte, pogrzebane. Profesor Szwagrzyk? Na początku profesor Krzysztof Szwagrzyk. Tak? Na początku tej audycji zechciała pani powiedzieć, że wszyscy wiedzieli, gdzie jest Łączka. Warszawiacy mieli taką świadomość, gdzie to miejsce. Warszawiacy tak, leży. Ci spoza Warszawy niekoniecznie. Niekoniecznie także mieszkańcy Warszawy. Warszawiacy też wiedzieli. Tak. Zapewniam panią, że to była taka informacja, która funkcjonowała jak wiele innych. Hasłowo, Służew, Łączka. Były to informacje, które funkcjonowały w pewnej świadomości społecznej, ale one były bardzo ograniczone i tak naprawdę nie poparte żadnymi badaniami. Ja przypomnę, że kiedy rok temu rozpoczynaliśmy prace ekshumacyjne, poszukiwawcze na Łączce, wiele osób wątpiło, czy te prace przyniosą spodziewane efekty. Czy rzeczywiście w miejscu, gdzie rozpoczęliśmy tam na końcu cmentarza wojskowego Powązkowskiego prace ekshumacyjne, zostaną odnalezione szczątki więźniów okresu stalinowskiego. Okazało się, że tak. Ale panie profesorze, przepraszam, że wchodzę w słowo. Skąd pan wiedział, że tam należy kopać? Czy dlatego, że ludzie przychodzili i stawiali tam znicze i lampki? Przecież na tym miejscu najpierw urządzono kompostownię, potem śmietnik i to przez tyle lat. Cóż tam mogło się zachować? Skąd pan wiedział, że to tam? Szanowni państwo, najważniejsze dla nas źródła wiedzy, które pozwalały nam na takie snucie przypuszczeń, dawały nam podstawę do pewnej nadziei, że działania poszukiwawcze przyniosą skutek, były nieliczne wprawdzie, ale relacje rodzin ofiar komunizmu. Tych ludzi, którzy przez lat kilkadziesiąt wydeptali nie wiem ile ścieżek w tym kraju, do nie wiem jak wielu urzędów, usiłując bezskutecznie na własną rękę dojść prawdy, a więc uzyskać informacje, gdzie pogrzebano ich bliskich. Z tych niewielu relacji. Na przykład z
z chwil, kiedy docierali do grabarzy. Często te informacje nie były do końca prawdziwe, ale kiedy te wszystkie strzępki zbierało się przez dłuższy czas w pewną całość, to za każdym razem dochodziliśmy do wniosku, że łączka to jest ten teren na samym końcu cmentarza. Nikt nigdy nie był w stanie jednak dotychczas określić, jaka była wielkość tego pola, gdzie ono się zaczynało, gdzie ono się kończyło. Określenie na końcu cmentarza mówiło niewiele. To prawda, tak jak pani powiedziała, że w połowie lat 50. obszar kwatery EU, ale też sąsiednich kwater na cmentarzu powązkowskim wojskowym w Warszawie został przysypany warstwą ziemi od metra do nawet półtora. Ziemi, gruzu, ale też piachu. Ta sytuacja wydawała się raz na zawsze eliminować możliwość odnalezienia grobów ofiar komunizmu. No i jeszcze ta inna, taka szczególna okoliczność, kiedy w latach 80. obszar łączki, ale też sąsiednich, najbliższych terenów wyznaczono jako ten teren dla pochówków ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej. Czyli katów chowano tam, gdzie oni chowali szczątki ofiar. Tak możemy powiedzieć. Niektóre nazwiska znaczy swoje ofiary często przebrane w niemieckie mundury. Możemy dodać, że w niektórych sytuacjach w prawie rzeczywisty sposób kat położył się na swojej ofierze, bo w niektórych miejscach rzeczywiście prawie z taką sytuacją mamy miejsce. A tam przy kwaterze EU, wokół kwatery EU leżą ludzie o nazwiskach powszechnie znanych, takich, których no, utożsamiamy z systemem komunistycznym, bo odgrywali w nim rolę niepośrednią. Tam mamy takie nazwiska jak Julia Brystegierowa, szefowa Departamentu 5 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tam mamy sędziego Romana Kryże, który kilkadziesiąt wyroków śmierci wydał w okresie stalinizmu, a jeszcze w latach 60. w słynnej sprawie afery mięsnej. Mamy ludzi, którzy zajmowali wysokie stanowiska zarówno w wymiarze sprawiedliwości, jak i w Urzędzie Bezpieczeństwa, także informacji wojskowej. To wszystko spowodowało, że z dawnej kwatery EU tej więziennej pozostał nienaruszony tak naprawdę obszar o powierzchni mniej więcej 1/3 dawnego pola więziennego. Dlaczego do tego doszło? A tylko dlatego, że na tym małym skrawku, mniej więcej 18x18 metrów, urządzono śmietnik. Tam był potężny śmietnik. I tylko dlatego, że był ten śmietnik, on nie został, ten teren, przeznaczony także pod te pochówki. Zajęty przez inne groby. Mhm. Tak. Ale to jest ironia losu albo perfidia, żeby tak właśnie postąpić z tymi pochówkami tych, którzy z tak zwanego Ministerstwa Sprawiedliwości czy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, którzy byli odpowiedzialni za śmierć nieludzką śmierć i nieludzkie tortury tych, którzy przeszkadzali nowemu państwu, przeszkadzali komunistycznemu państwu. Była powołana w październiku, nie, wcześniej. Kiedy była powołana? W 56 roku, bo tak myślę w tej chwili, tak, że w 56 roku została powołana komisja prowadzona przez zastępcę prokuratora generalnego PRL-u i członka PZPR Kazimierza Kosztyrko, który w raporcie swoim, w protokole po przeprowadzonych jakichś badaniach tych dokumentacji więziennej stwierdził, że nie wiadomo, że nie ma żadnych informacji, gdzie kogo pochowano. Czyli to było takie dokładne zacieranie śladów, czy też on kłamał? Jak to było? Czy on jeszcze mógł mieć dostęp do jakichś dokumentów? Ja myślę, że on w 56 roku nie szukał. On nie szukał po prostu dostępu. Zresztą zadaniem tej komisji było przecież nie wskazanie miejsc pochówków, uczczenie zamordowanych, tylko opisanie struktury funkcjonowania
tego, co się nazywało ludowym wymiarem sprawiedliwości i tyle. Więc ja myślę, że oni w ogóle nie, w ogóle się nie interesowali problemem pochówków. Czyli tak po prostu napisał. Ale czy wobec tego, od tamtego czasu, od tego 56 roku do października 89, kiedy to Ministerstwo Sprawiedliwości upubliczniło podjętą przy Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych pracę nad pełną listą osób straconych w więzieniach PRL-u w latach 45-56 oraz poinformowało o odnalezieniu raportu, bo ten raport się odnalazł, Kosztirki, czy wobec tego ten zespół opracowujący listę odnalazł jakąś dokumentację, która byłaby wiarygodna, która by uzupełniała to, co rodziny, to, co gdzieś na swój prywatny użytek badania prowadzili dziennikarze, pisarze, jak Małgorzata Szejnert na przykład, czy jakoś ta lista się uzupełniła? Czy już wszystko możemy powiedzieć, że wszystkie miejsca znamy, gdzie mogli zostać pochowani? Bo przecież poza Łączką to są jeszcze inne miejsca, prawda? To jest, jak pan profesor powiedział, i Służew, i Stary Cmentarz, i przy wyścigach konnych na Służewcu przy Murze takie miejsce, i Cmentarz Brudnowski, i przy Murze Więziennym, przy Więzieniu Mokotowskim, i teren Praskiego Więzienia, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tylko o Warszawie, bo pan profesor Krzysztof Szwagrzyk wspomniał i Białystok. Teraz prowadzi pan pracę gdzieś koło Opola, stąd pana obecność w studiu w Opolu. Czy to już przynajmniej wiadomo? Może kilka słów na temat raportu Kosztirki. Szanowni Państwo, dla mnie Komisja Kosztirki była typowym ciałem z tego okresu, które zostało powołane tylko po to, żeby społeczeństwu dać jakiś ochłap wiadomości, a tak naprawdę jej powołanie nie miało większego znaczenia, bowiem jak może istnieć i działać skutecznie komisja, w której składzie zasiadają ludzie, którzy ten system zbrodniczy sami współtworzyli. W 1956 roku ta komisja nie została powołana po to, żeby odnaleźć miejsca pochówku ofiar terroru komunistycznego. Nie została powołana po to, żeby rozliczyć ten system komunistyczny. Tak naprawdę był to czas, kiedy usiłowano co najwyżej odnieść się do zamordowanych oficerów Wojska Polskiego. W żaden sposób, nigdy, nawet przez chwilę, powodem działania tej komisji nie było odnalezienie mogiły majora Upaszki czy rotmistrza Pileckiego. To ważna informacja. W 1956 roku ta komisja wykonała nawet wizję lokalną na Łączce. Jednym z uczestników wizji lokalnej był Władysław Turczyński, człowiek, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, który przez 11 lat wykonywał wszystkie pochówki ludzi, których zamordowano na Mokotowie. Tych, którzy zmarli. Czyli tych, on wiedział gdzie? On wiedział doskonale. On określił nawet wielkość tego pola, podając jego obszar w metrach. Był to mniej więcej taki nieregularny prostokąt, z którego najdłuższy bok miał mieć 36 metrów. On powiedział, że chował z lewej strony na prawą, zachowując chronologię czasową. Kiedy kończył się rząd, wracał i zaczynał następny. W momencie, kiedy komisja udała się na Łączkę, był tam także naczelnik więzienia, Władysław Turczyński, wydawałoby się, że nie mógł w takich okolicznościach kłamać i mógł powiedzieć dokładnie, jak te groby zostały ułożone, tam usytuowane. A tymczasem dzisiaj, w oparciu o doświadczenie, które mamy już po drugim etapie naszych działań ekshumacyjnych, podpowiada nam, że w wielu miejscach Władysław Turczyński prawdy zwyczajnie nie mówił. Wówczas jednak, kiedy komisja z Turczyńskim na tym cmentarzu się znalazła, tam były jeszcze ślady po grobach. Gdyby rzeczywiście celem działania komisji było odnalezienie poszczególnych mogił, uznano by, że trzeba te istniejące groby rozkopać, sprawdzić. Tymczasem nie zrobiono niczego, a kilka miesięcy później tam
nasypano warstwę ziemi, o której mówiłem wcześniej, od metra do nawet półtora. Władysław Turczyński mówił także, że niekiedy było tak, że w przygotowane dla potrzeb więzienia na Mokotowie doły, kiedy przyjeżdżał następnego dnia rano, żeby pochować zwłoki, zastał już te doły zasypane. To znaczy inne instytucje, inne więzienia, jak Urząd Bezpieczeństwa czy Informacja Wojskowa, powiedzielibyśmy nieładnie, jakby podrzucały, czy wykorzystały bez wiedzy czasem Turczyńskiego te przygotowane wcześniej doły. To wszystko w sposób nieprawdopodobny wręcz komplikuje nam dzisiaj te nasze poszukiwania, bo my tą liczbę ludzi, których poszukujemy na łączce, wydaje mi się, że mamy już prawie pewną, to znaczy nie jest to 100%, ale jest to z pewnością około 95% tych, którzy na łączce zostali pochowani. Wiemy już, że na tym terenie pierwsze pochówki rozpoczęto w kwietniu roku 1948, zakończono w 1956. I to dlatego mówiłem, że w moim przekonaniu rotmistrz Pilecki, ciało rotmistrza Pileckiego, znajduje się tam właśnie na łączce. Kiedy kilka miesięcy temu na konferencji prasowej ogłosiliśmy nazwiska osób zidentyfikowanych, których szczątki odnaleźliśmy latem tamtego roku, wymieniliśmy pułkownika Stanisława Kasznicę, ostatniego dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych. Dla nas były dwa powody, dla których był to dzień szczególny. Po pierwsze, że udało nam się tego wielkiego Polaka odnaleźć i przywrócić do naszej pamięci narodowej. Ale był też powód drugi. Data jego śmierci. Pułkownik Kasznica został stracony 2 tygodnie przed rotmistrzem Witoldem Pileckim. Kwatera EU została specjalnie wyznaczona do pochówków ludzi straconych na podstawie wyroków. W tamtych realiach roku 1947-1948 to pułkownik Stanisław Kasznica był znacznie ważniejszą postacią dla Urzędu Bezpieczeństwa niż rotmistrz Pilecki. Jeżeli mamy tam szczątki pułkownika Kasznicy, nie wydaje mi się, aby wobec rotmistrza Pileckiego postąpiono jakoś inaczej, czyli jego szczątki umieszczono na przykład w medycynie sądowej czy w innym zakładzie anatomii, szczególnie, że tamte miejsce już sprawdzaliśmy i nie ma takiego przypadku w dokumentacji zachowanej z tych instytucji. Wierzę, że wcześniej czy później szczątki naszego bohatera narodowego, bo tylko tak możemy o rotmistrzu Pileckim mówić, zostaną odnalezione i zidentyfikowane i bardzo wszyscy czekamy na ten dzień. Panie profesorze, badania na łączce są dalej prowadzone, prawda? Tak, zakończyliśmy drugi etap. Za nami ciężki etap, no, ogromny wysiłek, który zaowocował tym, że udało się odnaleźć szczątki już łącznie z tamtym rokiem 194 osób. Na 250, jeżeli to jest prawdziwe, są te szacunki oparte na zeznaniach Alojzego Grabickiego dla komisji Kosztirki, który właśnie wskazywał, że to 250 osób zostało pogrzebanych na cmentarzu powązkowskim. Trochę więcej brakuje nam ciągle około 90 osób. Zastanawiamy się w tej chwili bardzo intensywnie, jaką metodę wybrać. Metodę skuteczną, która pozwoliłaby nam dotrzeć do tych około 90 jeszcze brakujących nam szczątków straconych. Jeżeli część z nich została pochowana w miejscu, gdzie później pojawiły się pochówki katów, prawda, to raczej nie ma szans, żeby dotrzeć do nich. Szanowna pani, naszym obowiązkiem jest znalezienie metody, która by to umożliwiła. Mówimy o postaciach wyjątkowych dla nas wszystkich, dla Polaków. Tutaj my musimy taką metodę, taki sposób znaleźć, bo nie jest to sprawa zwykła. Jest to sprawa absolutnie wyjątkowa. My wykonaliśmy wszystko, co mogliśmy w ciągu tych
już zakończonych prac w pierwszym etapie i w drugim. Wykonaliśmy wszystko to, co było możliwe. Wydobyliśmy szczątki spod asfaltu, spod chodnika i doszliśmy do takiego momentu, kiedy możemy powiedzieć, że każda wolna przestrzeń znajdująca się pod tymi współczesnymi, czy obok tych współczesnych pomników, a więc chodniki, ścieżki, wszystko to zostało przebadane poprzez sondaże, ale także poprzez odwierty. Znajdowaliśmy szczątki, czy ślady po szczątkach we wszystkich przejściach pomiędzy współczesnymi pomnikami. Wiemy, że tam pod nimi ciągle spoczywa jeszcze około 90 ludzi. Nie wiem dziś, jaką metodę zastosujemy, żeby tych pozostałych wydobyć. Wiem jedno, że taki jest nasz obowiązek i musimy tą metodę znaleźć. Mhm. Mówi pan, że jest pan przekonany, panie profesorze, że rotmistrz Pilecki właśnie tam został pochowany, a generał Fildorf, generał Nil? Jestem przekonany, że było tak samo. Również tam, na Łączce. Tak, tak. Dla nas tym momentem szczególnym w tej chwili, po zakończeniu prac ekshumacyjnych, tych ziemnych poszukiwawczych, jest ten czas, kiedy badamy w sposób poprzez genetykę tożsamość odnajdywanych szczątków. Proszę pamiętać, że każda osoba, której szczątki udało nam się zidentyfikować, została stracona w konkretnym czasie. Wiemy w takim razie, jeżeli identyfikujemy jakąś osobę, kto w tym dole także z tą osobą powinien się ewentualnie znajdować, bo to była ta sama egzekucja. Jeżeli tak, to kto z prawej, kto ewentualnie z lewej. Ten drugi etap, który zakończyliśmy w czerwcu tego roku, dał nam szczególnie dużo takiego materiału wyjściowego, który pozwala nam w tej chwili powiedzieć, że jesteśmy albo bardzo blisko, albo już czy byliśmy do niedawna na obszarze, gdzie dokonywano pochówków w latach 52-53. Mamy na to szereg przesłanek, a to wszystko powoduje, że na pani pytanie o to, czy leży tam także generał Fildorf, mogę odpowiedzieć, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że jesteśmy bardzo blisko tego miejsca. Podaję numer telefonu naszym słuchaczom z nadzieją, że zechcą państwo się włączyć. Nasi goście, profesor Andrzej Paczkowski i profesor Krzysztof Szwagrzyk, są teraz do państwa dyspozycji. 22 645 22 22. Zanim państwo zadzwonią, przeczytam pytania skierowane do naszych gości w mailach. Pani Kasia z Bydgoszczy pyta, czy to jest ostatnie miejsce na Powązkach lub w Warszawie, które będzie przeszukiwane. Ta Łączka. Pan Wojciech, czy historycy, badacze zajmujący się zbrodniczą działalnością Służby Bezpieczeństwa w latach 44-56 mają dostęp do wszystkich materiałów i dokumentów, jakie by chcieli zbadać? Czy też część dokumentacji jest niedostępna i nie można, i czy można się dowiedzieć, czy nie można się dowiedzieć wszystkiego? Pan Janusz pyta, czy znane są przypadki z Mełna, czy znane są przypadki, czy też podejrzewa się, że ofiarą zbrodni tworzono fikcyjne akta śmierci, tak aby w przyszłości niemożliwe było ustalenie, jak ofiara UB faktycznie zmarła. Na przykład zapisano, że został zabity w trakcie ucieczki, a faktycznie nie było żadnej ucieczki, tylko zwykła zbrodnia. Pan Piotr z Gliwic napisał tak: w świetle opisywanych zbrodni, skoro ustalenia Magdalenki nie pozwalają skutecznie, a nie, to w ogóle już nie jest na ten temat, bardzo pana przepraszam, ale tego maila nie będę czytała, pan niepodpisany, że znaleziono jednak pochówki zamordowanych, czy wiadomo, dlaczego UB nie pozbywało się ciał w inny, bezśladowy sposób, no, że mieli takie chyba możliwości, palenie i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, który z panów profesorów zechce powiedzieć? Ja może na to jedno, tylko pytanie dotyczące dokumentacji. Profesor Andrzej Paczkowski. Otóż no, to, co zachowało się i jest w archiwach, jest dostępne. O ile wiem, nie ma żadnych utajnionych do tej pory dokumentów dotyczących tej epoki. To nie znaczy, że wszystko, co zostało wytworzone, pozostało. Natomiast to, czego naprawdę brakuje, to jest pełny dostęp do archiwaliów sowieckich.
Trzeba pamiętać o tym, że jednak przez pierwszy okres istnienia Polski Ludowej to NKWD i różnego rodzaju inne służby sowieckie, one się głównie zajmowały pacyfikacją i zwalczaniem konspiracji antykomunistycznej, która była przecież przede wszystkim konspiracją antysowiecką. Więc brak dostępu do tych materiałów niewątpliwie ogranicza nasze możliwości, no ale to jest poza zasięgiem polskich historyków. Panie profesorze, czy pan zechce odpowiedzieć na te pytania słuchaczy? Bardzo chętnie. Podobnie jak pan profesor Paczkowski uznaje, że rzeczywiście to, co w kraju jest możliwe do przebadania, to historycy mają do tego dostęp i robią wszystko, żeby te materiały przebadać. Ale wszyscy od dłuższego czasu czekamy na to, kiedy ewentualnie uda nam się dostać materiały te najważniejsze. Pamiętajmy, kto kierował aparatem komunistycznym w Polsce w tym pierwszym dziesięcioleciu po wojnie. Byli to Rosjanie, sowieckie służby specjalne. Wierzę w to głęboko, że te materiały znajdują się w Rosji. Wcześniej czy później, jak nie my, to może nasi następcy będą mogli do tych materiałów kiedyś dotrzeć. I tam znajdzie się odpowiedź na bardzo wiele pytań, na które my dzisiaj w Polsce w oparciu o krajowe dokumenty nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Czy takich miejsc w Warszawie jest więcej? No znacznie więcej. Pani już je częściowo wymieniła. Tak. Poza Łączką. Jeszcze w tym roku jesienią podejmiemy działania poszukiwawcze na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej. W roku następnym chcielibyśmy zrobić także Brudno, powrócić jeszcze na Strzelecką. To wszystko są miejsca niezwykle ważne, gdzie uśmiercano dziesiątki, czasem setki ludzi. Tylko proszę pamiętać o jednym. Zanim dojdzie do momentu, kiedy rozpoczynamy pracę, kiedy tam się pojawimy, trzeba wykonać ogromną pracę przygotowawczą, a to wymaga po prostu czasu. Tymczasem oczekiwania społeczne, i słusznie, są takie, aby w możliwie krótkim czasie przebadać bardzo wiele miejsc. Pamiętajmy, że praktycznie wszędzie tam, gdzie były siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, wszędzie tam, gdzie były więzienia i obozy, mamy do czynienia, proszę państwa, z miejscami, gdzie chowano więźniów, chowano tych, których zamordowano, tych, których stracono, tych także, którzy zmarli. Takich miejsc w naszym kraju mamy setki. My w tej chwili, proszę państwa, ze względu na to, co Instytut Pamięci Narodowej robi, a więc realizuje ten projekt poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, spowodowało, że dostajemy niezwykle wiele zgłoszeń, próśb od różnych miast, których władze jakby domagają się podjęcia sprawdzeń na poszczególnych obszarach, bowiem historia lokalna bardzo często wymienia takie konkretne miejsca, gdzie kiedyś były urzędy bezpieczeństwa. Dzisiaj są to różnego rodzaju budynki należące do władz miejskich, powiatowych. Często są to banki albo siedziby policji, a ich historia z tamtego okresu niezwykle ciąży społecznością lokalną. Chciałyby się od tego już jakoś odciąć, wyjaśnić te zdarzenia sprzed lat, a do tego potrzeba po prostu badań, a więc także czasu sprawdzenia tego wszystkiego. My mamy świadomość tego, że te oczekiwania są takie, a nie inne, żebyśmy w krótkim czasie doprowadzili do wyjaśnienia wielu takich zdarzeń i znaleźli kolejne ofiary. Ja mogę zapewnić tyle państwa, wszystkich słuchaczy, że w Instytucie Pamięci Narodowej robimy wszystko, żeby tak się stało, ale proszę pamiętać o skali trudności. Nie jesteśmy, nawet gdybyśmy mieli możliwość, proszę państwa, zwielokrotnienia liczby członków zespołu, który prowadzi takie badania, nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku lat doprowadzić do wyjaśnienia zdarzeń sprzed lat kilkudziesięciu, które następnie przez wiele dziesiątków lat ślady po tych zdarzeniach w sposób niezwykle świadomy i często skuteczny zacierano. Oczywiście, a poza tym odnalezienie szczątków to jest pierwszy etap dopiero, a potem tak. Są kolejne niezwykle trudne. Za chwilę o tym porozmawiamy, a najpierw odbierzmy telefony 22 645 22 22. Halo?
Można zadać pytanie. Tak, jedno. Słuchamy pana. Ja się chciałem zapytać, gdzie należy się zgłaszać na te badania DNA, żeby zidentyfikować kogoś z pochowanych? Dobre pytanie. Poproszę zaraz pana profesora za moment. Jeszcze jeden telefon. Halo, dziękuję Halo, panu za dobry. Telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, Tadeusz Zmysłowski z Susza, województwo warmińsko-mazurskie. Ja bym chciał nawiązać do pani ostatnich słów, że właśnie poszukiwania to jest etap wstępny, a kolejnym etapem będzie wprowadzenie do świadomości naszej powszechnej tych faktów, bo Polska Ludowa miała się zasadzać na podmienionej świadomości, a nośnikami tej świadomości, która miała zostać zabita, byli ci pochowani w tych miejscach. I co panowie myślą, jaki plan wprowadzenia do świadomości powszechnej tej wiedzy, zwłaszcza, że podobnie, ja widzę pewną analogię, pochówki tych bohaterów odbywały się nocą, a programy historyczne w polskiej telewizji poświęcone najnowszej historii też odbywają się nocą, tak jak u Mickiewicza. A my mamy o 16:00, w każdą sobotę o 16:00, tak, zapraszam, ale, nie zawsze jest to program dotyczący historii. Jest wspaniała, ale nie ma takiej możliwości wpływu, działania. Niektóre, zwłaszcza telewizja, ma moc rażenia, ale i również propagowania wiedzy. Dobrze. Także zostają nocne pytania, Polaków rozmowy. Co dobrze. Będzie pytania dalej, zostały przyjęte. Dziękuję panu serdecznie. Przepraszam, że przerywam, ale już mamy niewiele czasu. Pierwsze pytanie, niezwykle istotne i ważne. Gdzie zgłaszać się na badania DNA, panie profesorze? Czy Szanowni dotyczy to państwo. Rodzin, prawda, tych pomordowanych? Mhm. Bardzo dobre pytanie i cieszę się, że ono padło. My od ponad roku staramy się wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, mówić o tym, że badania, które podjęliśmy, cały ten wysiłek nie zmierza do tego, żeby odnaleźć kolejne szczątki, żeby osiągnąć jakąkolwiek liczbę. One wszystkie podejmowane są po to, żeby odnajdywanym szczątkom przywracać imiona, nazwiska. Nie będzie to możliwe bez materiału porównawczego genetycznego od najbliższych, od krewnych. Na stronie Instytutu Internetowej, Instytutu Pamięci Narodowej są telefony, pod którymi można się zgłaszać. Na stronie Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, która istnieje, która została powołana właśnie po to, żebyśmy mogli badanie genetyczne prowadzić, także są takie informacje. Jeżeli ktoś z państwa nie posługuje się komputerem, zawsze można, proszę państwa, skorzystać z najbliższego telefonu do Instytutu Pamięci Narodowej, każdego oddziału i tam dostaniecie państwo konkretne informacje. Zawsze można też napisać do Instytutu Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu na moje nazwisko i wystarczy, proszę państwa, aby określić, o jaką osobę zamordowaną, zaginioną chodzi. My wówczas przesyłamy pakiet. Nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o wysyłce na kraj, czy na cały świat. Wysyłamy do Nowej Zelandii, do Australii także. Wysyłamy pakiet, który służy do samodzielnego pobierania materiału genetycznego. Jest to zwyczajny wymaz z jamy ustnej. Czynność bardzo prosta, nieskomplikowana, a nam, dla nas niezbędna po to, żebyśmy mogli przywrócić tożsamość poszczególnym osobom. Bardzo dziękuję, to wyjaśnia i mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchają, a mają wśród swoich bliskich rodzin takie właśnie osoby, które zostały zamordowane, ofiary totalitaryzmu, mogą już teraz z całą pewnością odnaleźć te adresy, pod które należy się zgłosić. Drugie pytanie było, no właśnie, jak uświadamiać społeczeństwu? To, co się wydaje. Zastanawiałam przed naszą audycją, czy nas słuchają, czy nas będą słuchali młodzi ludzie. Jak przeczytają na stronie Polskiego Radia, stronie Dwójki, że taki jest temat dzisiaj w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego, to czy będą chcieli słuchać o ofiarach, o grobach, o poszukiwaniach, o przywracaniu tożsamości? Pewnie są tacy, którzy będą chcieli, tacy, którzy nie będą chcieli, to wydaje mi się, nie jest tak bardzo związany z wiekiem, a raczej z wrażliwością, jakimś obszarem zainteresowań. No, tutaj nie ma
takie możliwości, żeby powiedzieć, że z poniedziałku na wtorek wszyscy się wszystko dowiedzą. Oczywiście. No trzeba powiedzieć, że od wielu, wielu lat, zwłaszcza od momentu powstania Instytutu Pamięci Narodowej, jest naprawdę robione bardzo dużo różnego rodzaju, ja nie mówię o badaniach naukowych, ale akcji edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim dla młodzieży, ale nie tylko do młodzieży. Więc sam Instytut Pamięci Narodowej robi bardzo wiele przy pomocy wystaw, publikacji takich edukacyjnych. Ale trzeba powiedzieć też, że środki masowego przekazu no, dosyć interesują się historią najnowszą, chociaż ma pan rację, mówiąc, że to są też takie nocne seanse, tak jak były nocne pochówki. No ale wydaje mi się, że tutaj nie ma, tak powiem, żadnej siły, która mogłaby zmusić właścicieli albo zarządców wielkich mediów do tego, żeby w dobrym czasie antenowym nadawali audycje historyczne, skoro te audycje ogląda mniej osób niż tańce na wodzie. Odbieramy następne telefony. Halo? Dzień dobry. Moje nazwisko Krasuski. Witam pana. Mój ojciec, pułkownik Krystian Krasuski, leży tuż przy łączce. On umarł w 1982 roku. Przez swoje życie zawodowe w wojsku zajmował się budowaniem mieszkań i logistyką. Pani pozwoliła sobie dwukrotnie kategorycznie stwierdzić, że obok czy na tych grobach patriotów, oficerów leżą kaci. Ja tego kategorycznie nie stwierdziłam. To jest informacja od tych, którzy prowadzą te badania, no dobrze, żmudne i ciężkie. Oprócz katów leżą normalni ludzie, porządni. I również patrioci, choć byli na przykład oficerami Wojska Polskiego Ludowego. I takie jednoznaczne stwierdzenie, że leżą kaci, pomija fakt, że leżą również inne osoby. I w ten sposób, jak pani się wypowiada, to pani krzywdzi pamięć tych osób i krzywdzi rodziny. Owszem, leżą kaci, ale oprócz nich leżą również normalne, porządne osoby. I bardzo pana przepraszam, tym, jeżeli pani to zabrzmiało. Jeśli tak to zabrzmiało, jeśli pan to tak odebrał, bardzo przepraszam, powtórzyłam za profesorem Szwagrzykiem, bo ja przecież nie wiem, kto tam jest pochowany w tych miejscach. Z jednej strony łącznie są kwatery oficerskie. Ale przepraszam pana najserdeczniej, jeśli pana dotknęło to w jakikolwiek sposób. Od pułkownika wzwyż, no, normalnych żołnierzy, oficerów Wojska Polskiego. Głównie są to kwatery z lat 80., 90., ale także późniejsze. Oraz jest też taka grupa, taka kwatera jakby działaczy ruchu robotniczego, czyli przedwojennych działaczy komunistycznych. Po wojnie ich losy były pewnie różne. To nie są żadne wybitne osobistości, bo one leżą w Alei dla Zasłużonych, prawda? Jak Gomułka, Bierut. Więc to było boczne miejsce. Ta łączka była pod murem. To nie było honorowe miejsce. Jeżeli Brystygierowa tam się znalazła, no to trzeba pamiętać, kiedy ona umarła. Gdyby ona umarła w 1954 roku, to by leżała w Alei Zasłużonych. Ale umarła później, bo z tego leżała z boku. Mhm. Proszę bardzo, pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Chciałbym się odnieść do głosu słuchacza. Pan, który dzwonił, ma absolutną rację. Tu jest kwestia precyzji naszych określeń. Naszych, czyli badaczy, historyków, ale naszych tak, dziennikarzy, ludzi, którzy o tym mówią. To oczywiście nieprawda, że na łączce i w pobliżu łączki leżą wyłącznie ludzie związani z władzą komunistyczną. To nieprawda. Trzeba mówić, że tam rzeczywiście pochowano wielu, kilkudziesięciu co najmniej ludzi w taki sposób związanych z władzą komunistyczną bardzo silnie, czyli należących do Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, Wymiaru Sprawiedliwości. Ale ma pan rację, tam leżą także inżynierowie wojskowi, tam leżą także medycy, ludzie, którzy nie mieli wspólnego nic z komunistycznym aparatem terroru. A więc dla precyzji, dla jakby wyjaśnienia tej okoliczności nie można mówić, że na więźniach pochowano wyłącznie oprawców. To nieprawda.
Tak, czyli trzeba ważyć słowa. Ja przeprosiłam już pana i jeszcze raz przepraszam. Odbieramy kolejny telefon. Halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ukłany i szacunek, Tadeusz. Ja mam tylko takie pytanie właściwie moralne, które już było poruszane w dwóch telefonach, ale trochę inaczej. Rodacy nasi kochani przy mnie, jeśli ja już mam po 60 jestem, wspominają sentymentem PRL, to ja natychmiast ucinam to takim twierdzeniem, że to znaczy, że popierasz zbrodnie, o których dzisiaj państwo mówicie. Czy ja moralne mam prawo tak mówić, czy słusznie jestem karcony? Proszę bardzo, panowie odpowiadają, panowie profesorowie. Dziękuję panu za telefon. No nie wiem, to oczywiście zależy... Profesor Andrzej Paczkowski. Do kogo pan tą kwestię kieruje? No bo oczywiście ktoś, kto był, nie wiem, działaczem komunistycznym albo nawet sędzią w latach 80., no, on nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za mordy sądowe z lat 40. i początku lat 50. Ponosi natomiast na pewno pewną odpowiedzialność moralną jako uczestnik tego systemu, który no, swoją obecnością w nim ułatwiał chociażby kłamstwo o tym, co się działo kiedyś. Jeżeli sam nie popełnił przestępstwo, ułatwiał oszustwo. On też oczywiście w bardzo różnym stopniu. Także należy być jednak ostrożnym i powściągliwym. Jeszcze mamy dwie minutki. Panie profesorze, ciągle mówimy o tym, że to są badania prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej, ale rzeczywiście ten cały program badawczo-naukowy został powołany przez IPN i Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i Ministerstwo Sprawiedliwości. Te badania na terenie miasta Warszawy, także przez miasto stołeczne Warszawa, które wspólnie jakoś tam realizują ten projekt. Projekt pod tytułem Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 44-56. Jakie instytucje, przedstawiciele jakich instytucji naukowych biorą udział w tych badaniach? Bo wiadomo, że muszą być to archeolodzy, prawda? Że muszą być to, no nie wiem, genetycy. Jak to jest? Mamy, tak jak pani wspomniała, trzy najważniejsze instytucje, które podpisały porozumienie, aby wspólnie, takim wspólnym wysiłkiem prowadzić badania poszukiwawcze na terenie całego kraju. Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. To są te instytucje najważniejsze. Mamy w zespole kilkunastu ludzi, wśród których są historycy, genetycy, archeolodzy, antropolodzy. Mamy takich ludzi, którzy w różnych miejscach na terenie naszego kraju, bo to nie jest tylko praca na łączce, starają się łączyć swoją wiedzę, doświadczenie, ale także pasję, bo to jest praca wyjątkowa, specyficzna. To nie są działania, które można wykonywać w sposób taki urzędniczy od 8 do godziny 16. Tutaj ja zawsze będę to powtarzał. Trzeba mieć poza wiedzą absolutnie niezbędną i wyjątkową, poza doświadczeniem trzeba mieć pasję. Cieszę się bardzo, że ludzi z pasją udało nam się w tym naszym zespole zgromadzić. To, że kolejne miejsca zostają ujawnione, co jakiś czas poznajemy kolejne nazwiska, świadczy o tym, że metodę, którą przyjęliśmy, ta metoda funkcjonuje, a ludzie, którzy są w zespole, no, gwarantują, że w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach będziemy mogli poznawać kolejne miejsca, no i mówić, jakie nazwisko kolejnej ofiary udało nam się zidentyfikować. Pozwolę sobie zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie cytatem z pana profesora
Krzysztofa Szwagrzyka, który powiedział tak oto: oto polscy żołnierze, przedwojenni oficerowie, byli przez stalinowskich zbrodniarzy przebierani w mundury Wehrmachtu i dopiero w uniformach znienawidzonej armii rozstrzeliwano ich i wrzucano do dołu. Ta cała zbrodniczość i perfidia systemu komunistycznego jest szczególnie widoczna na tym jednym choćby przypadku. Pokazuje, jacy ludzie tworzyli ten system i kto tę antyludzką ideę realizował. Ci ludzie, którzy leżą tutaj na łączce, gdybyśmy mieli inny system, gdyby to nie był system zbrodniczy, komunistyczny, gdyby żyli w normalnym kraju, byliby ministrami, generałami, dowódcami, profesorami. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Andrzej Paczkowski, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dziękuję Państwu za telefony i maile. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.